się cała rodzina. Dzisiaj mamy wspaniałą uroczystość, jaką jest zawarcie związku małżeńskiego. I w tradycyjnym rycie wygląda to w ten sposób, że przed mszą świętą małżonkowie ślubują sobie bezwzględną wierność, miłość i wszystko to, co jest potrzebne do dobrego pożycia małżeńskiego. I dopiero wtedy odprawia się mszę świętą, która jest mszą mającą wyprosić łaski, by zawarte małżeństwo było faktycznie płodne, by dawało łaskę, by dawało wszystkie te potrzebne siły, które, bez których nie można się obyć, by wytrwać w związku małżeńskim aż do końca. I jest to trudne, Pan Jezus podniósł sakrament, małżeństwo do rangi sakramentu. Sakrament oznacza to, że jest tam specjalna łaska dana przez Chrystusa, przez Niego wysłużona na Kalwarii, która daje wystarczającą moc, by wytrwać w małżeństwie. Pan Jezus dał wystarczająco wiele potrzebnych pomocy, abyśmy wytrwali w dobrym, abyśmy wytrwali w Jego wierności Jemu aż do końca. Sakrament małżeństwa jest też dlatego taką istotną, można powiedzieć, różnicą, stanowi różnicę w stosunku do tego, co było w Starym Testamencie, że rodzi on, mają się w nim rodzić nowi chrześcijanie, nowi członkowie Kościoła. Dlatego jest właśnie to przywrócenie nierozwiązalności małżeństwa, tego, że małżeństwo nie może ustać inaczej, jak poprzez śmierć jednego z małżonków. Dlatego, że Chrystus chciał, żeby małżeństwo wyobrażało Jego wierność Kościołowi Świętemu. O tym mówił święty Paweł w dzisiejszej lekcji, w czytaniu na dzisiejszą mszę świętą o tym, o którą odprawia się za małżonka i za małżonkę. Chcemy zatem w tej wierności Chrystusowi i w sobie nawzajem ciągle trwać. Jest to możliwe bez samozaparcia się, tego samozaparcia, o którym dzisiejszy świat nie chce pamiętać. Bez tego zapomnienie o sobie, o własnych potrzebach, bez tego dzielenia się trudami i noszenia nawzajem swoich krzyży. To jest konieczne, żeby małżeństwo było szczęśliwe, żeby trwało aż do końca i żeby ono było pełne obfitości łask, pełne błogosławieństw, pełne również, jeśli tylko Pan Bóg pozwoli, pobłogosławi potomstwa, które będzie wzrastało na większą chwałę Pana Boga, na pociechę rodzicom i również po to, by przysłużyło się ono naszej ojczyźnie. W tradycyjnym kalendarzu mamy dzisiaj święto poświęcenia Bazylii świętego Piotra i Pawła w Rzymie. Chcemy się przenieść tak duchowo do wiecznej stolicy chrześcijaństwa, Kościoła katolickiego i tam u grobów świętych Piotra i Pawła prosić o to, by wiara apostolska w nas trwała, byśmy jej byli wierni aż do końca, tak jak Chrystus jest wierny Kościołowi, tak żebyśmy i my byli wierni sobie nawzajem. Wy, droga rodzino, macie szczególne obowiązki, by to nowo zawarte małżeństwo wspierać swoją pomocą, swoją modlitwą, bez której to modlitwy nie jest możliwe żadne błogosławieństwo, żadne szczęście tutaj na ziemi. Też każde inne wsparcie jest potrzebne, ale to błogosławieństwo jest najważniejsze, błogosławieństwo modlitwy. Rodzice Państwo młodych błogosławili młodych przed mszą świętą w zakrystii i powinni to robić jak najczęściej. Powinni błogosławić Państwa młodych, również wszystkie swoje dzieci i błogosławić siebie nawzajem, ażeby błogosławieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa było coraz powszechniejsze, coraz bardziej się rozprzestrzeniało. Poświęćmy się również na Świętej Marii Pannie i Świętemu Józefowi. Oni w Nazarecie, w domku nazaretańskim tworzyli najlepszą możliwą rodzinę, w której było błogosławieństwo w największym możliwym stopniu. Jeżeli będziemy się zwracać do świętego Józefa i Najświętszej Marii Panny, na próżno będą nasze modlitwy wznoszone do miłosiernego Pana Boga. Musimy przez pośredniczkę wszystkich łask, przez niepochlebną Królową Polski, przez
świętego Józefa, patrona Kościoła i również stolicy naszych patronów, upraszać wszelkie błogosławieństwo, które szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach jest nam potrzebne, jest potrzebne, by nasze rodziny były jak najsilniejsze, jak najlepiej umocnione, jak najbardziej umocnione w Panu Jezusie i w Jego przy Najświętszej Łasce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niepochwalone Królowe Polski. Święci Piotrze i Paweł. Módl się za nami.